Spotkamy się dzisiaj ze wspaniałej okazji, tak. ponieważ najpierw było Don't Wanna Hide, stanecznych singli, potem Fake Love, a teraz Melodia Ta. I która z tych trzech piosenek jest Twoją ulubioną? Na ten moment y, chyba Melodia Ta, dlatego no, że ja. Bo w... Jarowo tak wypada. Y, nie, bo lubię język <laughs> polski okay. i mm, lubię y, piosenki po polsku. Ym, jakoś tak się bardziej z nimi utożsamiałam, może dlatego, że wywodzę się z, z piosenki aktorskiej, śpiewam pezę, śpiewaną, yy, jak zaczynałam. Yy, angielski faktycznie no, fajniej brzmi, mhm. ale jak śpiewam po polsku, to czuję większe emocje. Ja też się bardzo cieszę, że wróciłaś do języka polskiego. Myślę, że zresztą po komentarzach widać, że, że fani też się z tego cieszą. Ale chyba jednak trudną sztuką jest wybór tej ulubionej piosenki albo wybór singla, bo z takim problemem też zmagała się wytwórnia. Z swojego live'a dowiedziałem się, że tam w ostatniej chwili jakaś padła zmiana planu, że teraz jednak robimy inną piosenkę i padnie na melodia ta. No i wtedy sobie zwizualizowałem. Jak ty na to zareagowałaś? Po prostu, czy nie wiem gdzie wtedy byłaś, ale że ten budynek jeszcze stoi, to chyba to była reakcja w miarę łagodna, czy to jednak było pęknięte serce? Nie, bo ten singiel, który miał być wybrany początkowo, będzie pewnie miał premierę w, w późniejszym terminie. To nie chodzi o pęknięte serce, tylko jest to zorganizowanie całej ekipy. Jest to cała, wiesz, koncepcja na teledysk, bardzo dużo pracy. Wiesz, wszystko już przygotowane scenografia i nagle zmiana po prostu wszystko trzeba zmienić. I bardziej niż o sobie. Myślę o ludziach, którzy złożyli jakąś tam, wiesz, no, czas i, yy, i swoją koncepcję i kreatywność i nagle muszę do nich zadzwonić i powiedzieć no słuchajcie, no jakby to powiedzieć, yy, musimy to wstać do kosza na ten moment bo i zapierdalać szybko, bo musimy zmienić całą koncepcję i mamy na to parę dni. Tak sobie też pomyślałem, że być może ta zmiana jest dyktowana radiami, bo przecież y, teraz się już rozhulały rozgłośnie radiowe, będą, mamy nadzieję, grać melodię tą, też dostałaś? Może takie wytłumaczenie? No oby, oby, bo to by było super i bym była bardzo wdzięczna i dlatego też jakoś tak przełknęłam tę sytuację z pokorą Yy, są rzeczy ważne i ważniejsze, więc po prostu się zawzięłam i spięłam w czasie i zrobiłam tak, żeby, żeby się udało ze wszystkim. A jak to jest? Bo wiele razy rozmawialiśmy i my, i nie tylko ze mną, o tym, że jednak radia nie chciały Cię grać przez całe lata, yy, że my nie wiemy, dlaczego tak jest, dlaczego inni artyści są grani, a Ty nie. Co się zmieniło? Jakby, jak, jak to wewnętrznie, Twoim zdaniem, wyglądało, że teraz nagle przyjaźnie są do Ciebie nastawione te największe radiostacje w Polsce? Nie wiem, nie, nie analizowałam tego, tylko bardzo cieszyłam się z tego, co mi przyniosło życie. Może dlatego tego nie analizowałam, bo jestem w zupełnie innym etapie swojego życia. Przeszłam naprawdę straszne rzeczy psychicznie i straszne dołki. i mm, i nie staram się na tym etapie już dyskutować sama ze sobą, jaki jest no, ukryte, jakie są jakby podwójne, wiesz, standardy dotyczące mnie, kogoś. No, nie myślę o tym. Cieszę się z tego, co jest. Za każdym razem, jak słyszę pios moją piosenkę w radiu, mam totalny wystrzał endorfin i jestem bardzo wdzięczna. Właśnie, myślę, że to najlepiej to opisuje wielka, ogromna wdzięczność, bez żadnych hmm. innych um, dodatkowych, złych emocji za to, co kiedyś było, po prostu się bardzo, bardzo cieszę i nie myślę o... Ale ja właśnie też to pytanie zadawałem pozytywnie, w sensie myślałem wiem, sobie wiem, o tym, ale... że być może na przykład jest to dlatego, że stoi za Tobą fantastyczna wytwórnia, może ktoś inny prowadził te rozmowy i jest to wynik y, tych negocjacji, nie? że jakby masz jakieś takie wsparcie. No, ja zawsze miałam tą samą wytwórnię. Yy, nie wiem, nie zastanawiałam się, yy, po prostu są to najwidoczniej bardzo radiowe piosenki, one są też dance, nie? Bardzo dens. Zresztą moja płyta będzie zupełnie inna niż do tej pory, przecież ja całkowicie zmieniłam totalnie swój styl muzyczny. A tak, piszesz Potem... to też trochę pod radio? Albo robicie te wersję pod radio, bo na przykład ta na Spotify jest skrócona? Wszystkie piosenki są takie 2,20-2,30, mhm. a m, te koncertowe, y, które zamierzam grać, czy te, na które, które występuję w, w telewizyjnych programach, zawsze sobie dodaję jeszcze jeden refren. Mhm. Chociażby dlatego, żeby się wyżyć albo śmiać z publicznością. Mam taki po prostu, wiesz, y, taki y, styl. Y, nie wiem, co mówiłam. Uśmiechnąłem się aż, bo to kiedyś było nie do pomyślenia, żeby piosenka trwała 2.20, no nie? Wszystko kiedyś było nie do pomyślenia, wszystko się zmienia i fajnie, bo kurczę, jest jakaś yy, zmiana, jest totalny... Yy, ja lubię, jak są rzeczy nie do pomyślenia. Mhm. No bo za 10 lat wszystko to, co jest teraz, będzie nie do pomyślenia. Mhm. No to jest ekstra.